Cześć, do ciebie witam na wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nemo i zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii. Zagrałem w Risen 2 Mroczne Wody. Jesteśmy sobie u Alvareza, znalazłem mapę Antigui między materiałami. Ale zanim zaczniemy grać, zanim przejdziemy do właściwej gry, to mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów tej oto właśnie serii i fanów Risena. Słuchajcie, planuję tak na poważnie już zacząć dzisiaj sobie ponagrywać i zacząć regularne przesyłanie odcinków aż do końca gry, żeby już nie było takiej znowu przerwy. Wszystkie informacje, oczywiście o wszystkim będę informować na moim fanpage'u na Facebooku, do którego link macie oczywiście pod filmem, pod każdym filmem tak naprawdę jest link, dlatego polecam wam śledzić Facebooka, żeby być po prostu na bieżąco. A teraz przejdźmy już do gry, weźmy sobie mapę Antigui. Alvarez, jak widać, nie ma absolutnie nic przeciwko. I od teraz możemy zająć się na poważnie już naszymi questami. Tutaj mamy cały plan wyspy, cały plan Antigui. I musimy, jeśli pamiętacie, wykonać zadanie dla Slaina, czyli przygotować jakby cały statek do rejsu. Musimy zdobyć całe wyposażenie. Już część zadań, oczywiście część rzeczy zgromadziłem, jak na przykład armaty i tak dalej. Z tego co wiem, chyba musimy teraz się zająć jeszcze prochem i rybami, ale mogę się mylić. Mógłbym sobie przejrzeć dialogi, ale na pewno rybami muszę się zająć. Wiem nawet, gdzie już się teraz można zdobyć. Można sobie to oczywiście oznaczyć na mapce, jednak mapa nas będzie kierować właśnie do portu. Ryby zdobyć możemy tutaj, u rybaka. To sobie po prostu sprawdziłem w internecie. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, bo jakbym tak chodził, to bym pewnie tutaj łaził w nieskończoność naprawdę kilka godzin i nic bym nie znalazł. Dlatego, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu, żeby odcinki były regularnie, już sobie sprawdziłem, gdzie on chociaż występuje. Nie wiem, co tam się będzie działo, wiem, gdzie on jest mniej więcej. Także ruszajmy na drogę. Myślę, że podczas no, tutaj eksploracji tej dżungli, jak będziemy tutaj przechodzić, to możemy natknąć się, a przeniosę się, żeby było szybciej. Najprawdopodobniej na kilka jakichś zagrożeń. Sobie tylko pozwólcie troszeczkę przyciszę grę. Nie będziecie absolutnie tego odczuwać w filmie. Też postaram się zadbać troszeczkę lepiej o balans głośności, ponieważ widziałem ostatnio kilka głosów, że tutaj troszeczkę dialogi wypadałoby podgłośnić, że chcecie takiej zmiany. Dlatego oczywiście w tym filmie już mam nadzieję, że to będzie zauważalne i odczuwalne dla was. Dobra, polecimy sobie sprintem. Mam nadzieję, że dobrze się kieruje. Wydaje mi się, że tak, tu jest wyjście oczywiście. A, tak, od tego gościa już na pewno armaty zdobyłem. To pamiętam, to trzeba było załatwić jego kwestię miłosną. Na pewno pamiętacie. Co to jest za gość? Aha, to kiedyś nawet zabłądziłem, tak z tego co pamiętam. Zróbmy sobie save'a. Co mi powiesz, Bill? Czy znasz dobrze Antigue? Nie, to jest jakaś rozmowa niedokończona, to nie będziemy tego ciągnąć, przynajmniej na razie. Dobrze idę w ogóle? Dobrze idę, jak mi się wydaje. Musimy tą ścieżką podążyć, to nie będzie za bardzo, to nie będziemy mieli wielkiego wyboru. No i wypadałoby też w końcu się zająć, znaczy zająć, troszeczkę amunicji sobie dokupić. Naprawdę nie wiem, gdzie można czegoś takiego to zrobić. Więc wiecie co, może tak, zanim wyruszymy na wyprawę, bo tutaj będzie naprawdę sporo niebezpieczeństw po drodze, zakupię sobie trochę tej amunicji na Antigui i zaraz się będziemy widzieć tutaj obok Billa, powiedzmy. No dobrze, znalazłem już Henry'ego, który tutaj handluje amunicją, można sobie do niego ją zakupić. Dobrze, zobaczmy. Czy masz pistolet na sprzedaż? Nie. Weźmy tę opcję. Czy może proch od niego też dobędę? Tego nie wiem akurat. Mówią mi, że nie mogę sprzedawać swoich wyrobów, ale coś do garnka włożyć muszę. I co w związku z tym zrobisz? Nie wiem, co zrobić, żeby kapitan Slaine odpłynął i nie utrudniał handlu. Chcę tylko sprzedawać moje wyroby, pomimo zakazu admirała Alvareza. Możemy. Czy może zaoferuj mu taki deal, że on mi sprzeda proch? A ja mu zaoferuję to, że oczywiście odpłyniemy. Chcę zakupić coś specjalnego. Prawdziwą broń palną. Oto czego szukam. Trafiłeś we właściwe miejsce, mon kapitan. To najsławniejszy sklep z bronią na całych Morzach Południowych. Szukam czegoś ponadprzeciętną. A, koneser, mam coś w sam raz dla ciebie. Oto wyjątkowa sztuka broni. Los. Już mówi normalnie, bez akcentu. Los? Należała do tego kowala z Bożej Łaski, Wilsona. Dopóki nie wygrałem jej z nim w karty. Widzisz? Przeznaczenie. Postawił to w grze w karty? Nie, ale dał mi ją potem, by opłacić swe karciane długi.
To była czysta przyjemność dostać taką nagrodę od takiego prostaka. Ale mogę rozstać się z nią za odpowiednią cenę. O ile, rozumiesz, nie trafi znowu w brudne łapska Wilsona. To byłaby prawdziwa zbrodnia, gdyby tak elegancka broń wróciła do tego barbarzyńcy. Pistolet Wilsona. Ile za niego chcesz? Być może to nie jest właściwy przedmiot dla kogoś takiego jak ty. Żarty sobie stroisz? O co ci chodzi? Minutę temu nie mogłeś doczekać się, aż na tym zarobisz. W takim razie będzie cię to kosztować więcej niż złoto. Udowodnij mi, że jesteś tego wart. Nie każdy może posiadać takie dzieło sztuki jak to. Macie tu wielu klientów? Nie, odkąd wprowadzono zakaz handlu. Statek kapitana Slane'a to pierwszy okręt, jaki zawinął tu po długiej przerwie. Kto jeszcze ma tu pieniądze na taką broń? Kapitan Slane był tutaj? No tak, wypytałem o wszystko. Tak, pokazałem, choć może ma... Zarabiasz sprzedając te pistolety? Jestem artystą. Trzeba cierpieć dla sztuki. Poza tym wolę głodować, niż sprzedać moją sztukę jakiemuś ignorantowi. Nastały ciężkie czasy. Chwilowo, oui. Mam nadzieję, że nie na zawsze. Miną burze i dobrobyt powróci na Antigue. Skoro tak mówisz... Tak jest. Robimy interesy, czy nie, mon capitan? Oczywiście, że tak. Chcesz dowieść mojego honoru? Jak? Może małe zawody na mojej strzelnicy? Bardzo chętnie, jeśli potem będę mógł kupić sobie amunicję. Pistolet będzie twój. Zawody strzeleckie? Wyzywam cię. Magnifik. Daj znać, jak będziesz gotów. No, już jestem gotowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynajmy. Z przyjemnością, mon capitan. Idź za mną. Okej. Okay. Idź na strzelnicę. Czyli to pewnie będzie to klasyczne rzucanie butelek. Przy taką jakby tablicą zbudowaną, te sekie będą się trafiać po prostu te butelki. Jak to zazwyczaj bywa, chociaż nie. Co jest? Bien, jesteśmy na miejscu. Może coś innego będzie. Jesteś gotów? Jestem gotowy. A, bo słuchaj uważnie. Żeby wygrać, musisz mieć 8 trafionych strzałów. Comprend? Uwaga! Commence! A, uwaga. Skupienia. Raz. Właśnie nie będę komentować, bo się skupiam. Jak nie trafiłem tego? No to już przegrałem. Boże, jak ja strzelam tragicznie. A ja. Trzeba było save'a sobie zrobić, tak będę musiał chyba teraz jeszcze raz z nim rozmawiać. Tak mi się wydaje. A, tragedia. Następnym razem będziesz miał więcej. Dobrze, można jeszcze raz to powtórzyć sobie? Przegrałeś? Jaka szkoda. Spróbuję jeszcze raz. Jeśli chcesz, ale nie dobra, sprawi no to dobra, żadnej... zobaczymy. Ale gotowo. No, spróbujmy. Gdzie się skupię teraz? A Jezu, jak? Dobra. No już, nie mogę nic przepuścić. Dobra, przegrałem. Jeszcze raz. Przegrywasz. Tak, nie dziwi mnie to, że przegrywam akurat. Przegrał. Nie lubię tego strzału, bo czasami tak wrzucę nie fair do góry. Ja, dobra, jeszcze raz. Ale trafiłem. Jeszcze raz. Najwyżej to zaraz wytnę wam, żeby po prostu nie zanudzać. Spróbujmy tak naprawdę jeszcze raz. No, demo, skup się. To jest do zrobienia. No, aż się spóźniłem. Jest.
Aha! Tego nie mogę zestrzelić, no to fajnie, że wiedziałem o tym! Jen, jakby to był ostatni rzut, i tego by zależało, czy wygram, to bym się załamał po prostu, naprawdę. Dobra, jeszcze raz. Najwyżej to wytnę naprawdę zaraz, ale to długo nie trwa, tak mi się wydaje przynajmniej. No, już nie trafiłem. Jestem mistrzem. No, jak? Jak? Jakim cudem? Jak ja tego nie trafiłem niby? Aż to sobie później obejrzysz teraz. No, dobra. W sensie, że w zwolnionym tempie. No i znowu. No i teraz było, nie wiem co, za późno? Już i tak nie mam szans. Ale sobie postrzałem chociaż. Dobra, słuchajcie, ja to wytnę i wznowię nagranie, jak już po prostu wygram ten pojedynek strzelecki. Nie! Nie zauważyłem! O, ja miałem taką serię, widzieliście? Dobra, jeszcze raz popróbuję. No dawaj, jeszcze raz. Teraz mi dobrze idzie już. Bardzo. No. No i to jest bardzo sprawiedliwe, że on tak to rzuca. Powinien go rozstrzelać po prostu za chwilę za to. Dobra, jeszcze raz. Ostatni strzał. Ostatni strzał mi się nie zaliczył, a była butelka i butelki dziwnie, bo jak ona się obraca, to chyba wtedy nie trafiam. To nie jest tak, wiecie, że kółeczko jako... Dobra, nieważne. Jeszcze raz. Znowu! Tak! Tak! Wreszcie wygrana! Chyba 20 minut prób. Faktycznie świetny z ciebie strzelec. Chylę przed tobą czoła, mą kapitanu. A tam. 100 nieudanych prób, 100 porażek, ale raz mi się udało z tym świetnym strzelcem, okej. Okay. Dawaj mi ten pistolet teraz. Pogadajmy o pistolecie Wilsona. Jasne. Śmiesz wątpić w moje dobre imię? To nie byle jaka broń, ale sądzę, że na nią zasłużyłeś. Oczywiście będzie cię to sporo kosztowało. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Bon, zaczekaj tu, przyniosę ją z magazynu. Bien, proszę. Miło się z panem robi interesy, mon capitaine. A teraz bym chciał kupić amunicję. Masz pistolety na sprzedaż? Mam dzieła sztuki. Dobra, można kupować coś. Także kupmy sobie trochę tutaj naboi. Ile to mnie będzie kosztowało? A, 100, to nie jest problem najmniejszy i trochę śrutu. Dobra, i to by było na tyle. Nie będę już z nim rozmawiać, naprawdę nie chcę mieć z nim absolutnie nic wspólnego. Zobacz tylko sobie ten pistolet, jak się okaże, że tyle się męczyłem po jakieś beznadziejne badziewie. Nie można sprzedać. To będzie do questa bardziej chyba, co? Zasięg 8-8, atak mniejszy, przeładowanie krótsze, no... Dobra, pozostawię to naprawdę bez komentarza. Zdobyłem no, ten pistolet Wilsona, ale... Dam sobie z tym spokój na razie. Jestem tutaj... Dobra, to musimy się teraz tam... Zaraz, jak? W drugą stronę, tutaj. Jeszcze inaczej, tędy musimy przejść sobie, dobra. Kierujemy się w takim razie do dżungli, do Billa i do tego rybaka. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się tam w ogóle dotrzeć, dostać. Myślisz, że był z nią już w bocianie gnieździe? Są jakieś plotki na temat naszego bohatera. Ty się nazywasz Wilson, to jest właśnie twój pistolet. Czy straciłeś swój pistolet, Wilson? Straciłeś pistolet, Wilson? Skąd wiesz? Ten stary pistolet wiele dla mnie znaczy. Gadaj, albo z żelazem rozwiążę ci język. Odzyskam twój pistolet. Henry go nie odda. Zwłaszcza, że chcesz przekazać go mnie. Tylko co za to dostanę? Wiecie co, czekajcie, zrobię save'a. Jakby się nie opłaciło, to go sobie wczytam po prostu. Oto twój pistolet. Prosto od rusznikarza. Moje cudeńko, wróciło do mnie. Nigdy już cię nie puszczę, piękności moja. Dziękuję, chłopcze. Jestem twoim dłużnikiem. I co?
Nie, to się absolutnie nie opłacało. To chyba była zamienna opcja z tamtą kobietą, na której Wilsonowi zależało. Można było chyba mu albo pistolet dać i później żądać od tego, żeby nam wydał armaty, albo ją sprowadzić do niego. Ja wybrałem tamtą drugą opcję. Dlatego pistolet już sobie zachowam. Jak widać, zupełnie się nie opłacało go zdobywać, no ale trudno. Będę już na przyszłość wiedział, albo wy będziecie przynajmniej wiedzieli teraz. No, amunicji teraz za dużo nie mam niestety, dlatego będę starać się ją troszeczkę oszczędzać. Dobra, już jest przeładowane. Zrobimy coś takiego, zobaczę jak będą wyglądały obrażenia. Obrażenia są świetne po prostu. Dobra, już mogę je normalnie sobie pociąć. Pozbieramy sobie oczywiście wszystko z małp. Zrobimy save'a. I teraz będę musiał odbić na prawo, dobra. I się właśnie zastanawiam, co ja tam już dla tego Slaina załatwiłem. O, czy to jest jakaś... Bo ja beczki z wodą jeszcze muszę załatwić, to chyba od tej gości. Będę mógł to zrobić. Złamas! Masz no butelkę rumu dla starego Milesa? Masz dla mnie beczki z wodą? Nie da rady, stary. Nikt nie dostanie wody. Roznosiciele wody nic nie zrobią, dopóki bucz nas olewa. Woda! Po co to w ogóle pić? Spotkaj się ze Spencerem w tawernie. Da ci coś dobrego. Jak przekonam cię, byś dostarczył wodę? Nie możesz! Nie, gdy ten drań bucz jest tutaj... Można to zmienić. Nakłada... zakaz handlu. Nie ma wody, póki on trzyma się zasad. Ciężki przypadek? Oceniasz szansę w walce z nim, co? Dokładnie. Gówniana robota. Po co to robić? Cóż, to likowane. Nie mów nikomu, ale czasem piję trochę za dużo. Niemożliwe. Na serio? Dawno temu służyłem u admirała. Twardy był z niego herbatnik. Nie lubił, jak się piło na służbie. To mnie wyrzucił z załogi. Drań. Rozumiem. Nie wiem, co by się stało, bym dał Murum, czy tylko był taki dobry gest ode mnie. To może by coś mi ciekawego jeszcze wyjawił. Szukałem Butcha w takim razie, jest tutaj ten słynny Butch, czy z tymi też bym mógł sobie porozmawiać. Nosi woda. Czyli zupełnie jakby bezwartościowe postaci. Zobaczmy, czy mogę to otworzyć, czy mnie zaatakują, jak mi się uda ten zamek rozpracować tutaj. O, jest coś ciekawego. I nawet nie mają nic przeciwko, jak widzicie, super. A jak poniosę mięso? Też nie mają nic przeciwko. No to sobie przy okazji już to mięso przygotujemy. I chodźmy rozprawić się teraz z Butchem. Może uda się go jakoś przekonać. Nie masz innego do roboty, tylko mi przeszkadzać? Nie, nie mam. Jeśli coś zaczniesz, gwarantuję, że to skończę. Jestem zajęty. Przejdź do rzeczy. Potrzebne mi beczki z wodą. Nikomu ich nie dam, póki nie dostanę rozkazu od admirała. Nawet tobie, kapitanie! Jak jest w głębi lądu? Nie mam pojęcia. Nie zapuszczamy się tam. Czym się dokładnie zajmujesz? A jak myślisz? Pilnuję tych baranów, żeby się nie obijali. Widzę, że traktujesz swoją pracę poważnie. Tak, moi chłopcy nie zrobią czegoś, czego admirał nie pochwala. Jeśli chcesz być piratem, rób to, co pirat. Czyli co? To jest najlepsza opcja. Złap sobie drewno.
A, właśnie, też z tego harpunu mógłbym korzystać sobie, no. Rzucać zamiast trzymaj się za mną. Z muszkietu korzystać mojego. No dobra, pójdziemy sobie z pochodnią, żebym cokolwiek tutaj widział. A więc jesteśmy tu sami. Dokładnie. Nabrałeś mnie, ty podstępny skurwysynu! Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Pożałujesz, że zacząłeś! Dobra, mam save'a. Możemy walczyć. Spróbuję może najpierw z tym harpunem się troszeczkę pobawić, żeby oszczędzić amunicję. Zobaczymy. A, nie sprawuje się jakoś wyśmienicie. Dobra, uwaga. Super. Jak? Zabił mnie, dobra. Jeszcze raz, przytujemy grę. No. No trochę ten loading screen trwa jednak. No. Dobra, już myślałem, że coś tutaj poszło nie tak. Szczęście tak nie jest. To się musisz dziwić w ogóle, że posługuje się takim ustrojstwem. Jeszcze raz, świetnie. Niech będzie może coś jeszcze do zjedzenia. Już jest naładowane i jeszcze zaraz przejdzie do historii. Dobra. Spraw Butchowi lanie. Takie porządne. Aha, pewnie teraz dopiero im rozkażę, żeby mnie posłuchali. Strasznie boli mnie głowa. Teraz naprawdę muszę się napić. I co to? Tyle? I faktycznie chyba to jest jakiś skarb jest. Zobaczcie. Zobaczmy, co będzie w środku w ogóle. Nie jest coś tam do wykopywania, ale jest dosyć zaawansowany nawet mechanizm tutaj ustawiony. W porządku. Pochodnia. O, super, śród i 18 sztuk złota. No to już na mnie wrażenia nie robi za bardzo. Jakieś zapasy jedzenia będą. Dobra, i wynosimy się stąd z tej jaskini jak najszybciej. Pochodnie mnie interesuje, bo właściwie już wychodzimy na zewnątrz. Nie mam zamiaru tutaj też się zapuszczać zaraz z powrotem. Wezmę sobie tego jeszcze grzyba jednego i lecimy. Chyba tędy musimy teraz pójść. Ale bez tej mapy anti-GUI to by była naprawdę nieprzyjemna sprawa poruszać się tutaj. Dobrze, że w ogóle, dobrze, że sobie sprawdziłem, gdzie można ją zdobyć, bo mnie wpadł, że u admirała Alvareza będzie ona osiągalna. I teraz pogadamy sobie z Milesem. Możesz zabrać te beczki z wodą na nabrzeże. Butch nie będzie sprawiał problemów. Nie? Załatwimy twoją trzodę. Znaczy, wodę. Świetnie. Czyli mamy już załatwione butle. Co mam z tymi butlami? Mam załatwione już teraz beczki z wodą. Wiecie, za chwilę zrobię pauzę w nagraniu, żeby w razie czego po prostu nagrania nie stracić. No i dobra, wracamy w takim razie do gry. Tutaj już widzę, że mamy kilka małp do pokonania, chociaż mógłbym się tak naprawdę chyba tutaj przekraść. Ale czy ja chcę? Nie. Myślę, że sobie powalczymy z nimi troszkę. Oj. Ale już się sprowokowałem do ataku, super. No, to już mają odrobinę więcej życia. Tamte mapy na samym początku naszej wyprawy. No dobra. Niech będzie może miecz. Znaczy szabla. Super. Tamta mnie nie zauważyła, sobie oczywiście z nich pozbieram szpony. To będzie tam do ewentualnego późniejszego handlu. Bo myślę, że troszeczkę już mi się tych moich zdobyczy w postaci tych szponów na przykład no nagromadziło. Zobaczmy sobie tylko w łup, jak to wygląda. Mam trochę wartościowych przedmiotów na sprzedaż, tam 125 na przykład, całkiem fajna cena. Tu mam jakieś klucze, szpony, 4 on tylko. A, no to dobra, to nie pamiętałem, że sprzedawałem to ostatnio. Dobra, idziemy w takim razie prosto. Tutaj kurs w tę stronę obieramy sobie i chyba, żebym tędy przeszedł. Pytanie, czy ja właśnie tutaj będę mógł przejść. Co to są za ustrojstwa, nietoperze? Aha, już zapomniałem, jak one wyglądają. Nie, bo to i tak, bo tu jak przejdę, to i tak pewnie gdzieś tutaj wyjdę. Nie będę się odbijać, więc sobie pójdę na spokojnie tutaj i przy okazji nie walczę z takimi tam dziwadłami. To będzie, tak mi się wydaje, przynajmniej najrozsądniejsze rozwiązanie. Więc chodźmy w kierunku plaży. Jak widać mapa, no... O kurde, kraby. No długo z tym krabem, takim olbrzymim krabem nie walczyłem.
Dobrze, trzeba do niego strzelać zazwyczaj, kiedy on właśnie się tak odsłania. Jak na przykład teraz. I można go sobie dobić już w sposób normalny. Sporo nawet chwały, jak za wykonanie jakiegoś zadania prostego, naprawdę. I mamy chatę rybacką. Zaraz sobie ją oczywiście sprawdzimy. Oj, pudło. Jeszcze raz. Oj. No, 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 wpadaj hrabia. Nie utrudniaj mi zadania. Teraz sobie może ostrygi jeszcze otworzymy. Zobaczymy, czy będą jakieś szczęście. Mamy trzy próby. Nic. Niczego tu dla mnie nie ma. Nic do zabrania. Niestety nie miałem dzisiaj szczęścia. Jak na przykład to było ostatnio, tam chyba. Znaczy kiedyś pamiętam, że w jakimś odcinku chyba dwie albo trzy perły z rzędu trafiłem. To było całkiem fajne. Okej. Okay. No i tak pewnie bym więcej pieniędzy zarobił, jakbym sprzedawał same te ostrygi. No, już nie krzycz. I tutaj gdzieś powinien być. Jeśli mam dobre informacje, tutaj gdzieś powinien być w okolicy rybak, który nam zaoferuje ryby do jedzenia oczywiście. Gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. Czy ty jesteś rybakiem? Ty jesteś Eddie. Wyglądasz na rybaka. Jesteś z miasta? W końcu. Myślałem już, że zginiemy. Jacy? My? Ja i mój kumpel Duncan. Mieszkamy tu od lat. Łowimy w tych wodach. Dobrze znasz tę wyspę? Oczywiście, choć nie tak dobrze jak Mac na zachodnim brzegu. Ten staruch żyje tu dłużej niż ktokolwiek pamięta. Więc o co chodzi? O Duncana. Łowiliśmy tutaj i nagle to było straszne. Mara? To coś. Wyszło nie wiadomo skąd. Duncan chyba zjadło Duncana. Jakbym wybrał teraz opcję, tam potrzebuję świeżych ryb. Nie, dobra, nie będę przerywać tego wątku. Zobaczmy, o co chodzi z tym Duncanem tutaj. Uspokój się i powiedz, co się stało. Znaleźliśmy dobry punkt do łowienia w grocie. To miał chyba na północy wyspy. Dzień. Mnóstwo ryb do sprzedania, ale nagle usłyszeliśmy ten okropny hałas. Czegoś strasznie wkurzonego i głodnego. Ja szybko zwiałem, ale zobaczyłem, że Duncan został gdzieś w tyle. Gdzie jest ta grota? Niedaleko, na końcu plaży. Zaprowadziłbym cię, ale wiesz... Zostawiłeś go tam? Tak, wiem. Proszę, pomóż mu. To mój druh. Ale co mogę zrobić w obliczu takiego stwora? Postaram się znaleźć twojego przyjaciela. Pewnie już po nim. Biedaczysko. Ale lepiej się upewnić, żebym mógł to przekazać jego dziewczynie. Nie poddawajmy się jeszcze. Potrzebuję świeżych ryb. Nie zamierzam się stąd ruszyć, póki ten potwór tam jest. Przykro mi, ale ja nie chcę zginąć. No dobra. Dlaczego myślisz, że to był hobgoblin? Brzmiało jak on. Zgodnie z opowieściami. Brzmiało dokładnie jak straszny i zły duch rozprawiający się ze zwłokami. Jesteś ekspertem w tej kwestii? Ryby, morskie potwory. My rybacy musimy wiedzieć o wszystkim, co czai się w wodzie. Nie bój się. Zajmę się tym. Zrobisz to dla mnie? Dziękuję. Pośpiesz się, proszę. Ale zajmiemy się tym dopiero w następnym odcinku, także zapraszam na następny materiał, zobaczymy, czy uda nam się uratować Duncana, czy może zastaniemy tam już tylko jego resztki. Dopiero po wykonaniu tego zadania, jak widzicie, będę mógł otrzymać ostatni nasz chyba wymagany składnik, że tak powiem, który złoży się na to, że będziemy mogli wreszcie odpłynąć stąd z Antigui. Wreszcie zakończymy nasze zadanie dla Slaina. Mam nadzieję, że nie jestem w błędzie, jaki piękny to jest widok. Wiecie co, aż w tym miejscu zakończę ten materiał. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na następny odcinek, jeśli chcecie się przekonać, czy Duncan wyjdzie z tego cało, czy zostawił przyjaciela tutaj Eddie na pożarcie. I
o co chodzi z tym potworem. Kto to jest taki właściwie? Zapraszam na następny materiał, zachęcam do komentowania. Fajnie, że wracamy do regularnego nagrywania Rizena, bo mam naprawdę na niego ochotę teraz i mam możliwości, bo... zresztą, mówię to o tym milion razy, to nie jest po prostu jakby moja gra. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, na razie, pa pa!